Włócząc się po trochę smętnym, zimowym i mroźnym Londynie, zobaczyłam taki neon, wystawę biżuterii i postanowiłam, jak każda sroka, zobaczyć, cóż tam jest w środku. A że kobiety biżuterię kochają, ja bardzo, więc chodźcie, zobaczymy, co tam jest w środku. Wystawa tej biżuterii, Desley Jewelry, to jest wszystko tutaj w Oxo Tower. I z tego, co wyczytałam, jest po raz 36. I to jest wystawa współczesnej biżuterii. Są tu wystawcy z różnych krajów, chyba z 80. No i podejrzewam wieloraką różnorodność tego wszystkiego. Widzę, no, pani ściągają, ale panowie również. Ale panowie to chyba w ramach sponsorów. No bardzo dobrze. Ja też mam swojego sponsora, więc no, któż wie, może z nowym rokiem, z jakimś pięknym, nowym nabytkiem wyruszymy. A, ceny są dość przystępne. I biżuteria jest naprawdę ładna. Na przykład te zielone kolczyki, jakie ładne tutaj. Ciekawe, czy to jest srebro. O, te jakie kolorkowe fajne. Tu jakie, coś dla mnie. Kolory, mnóstwo kolorów. Ale to jest chyba plastik. To dla odrmiany drewno. To jakie jest ciekawe, to jest naprawdę ładne. Takie przepiękne, taki naszyjnik, albo ta bransoletka, jakie genialne kolorki. To jest naprawdę przepiękna biżuteria i to jest mój faworyt, ale tutaj już jest cenowo trochę inaczej. Zastanawiam się, z czego są to, bo to takie, takie do miziania, takie... No ta jest piękna, to jest zdecydowanie mój faworyt. Podoba mi się dosłownie wszystko tutaj. To jest troszeczkę droższe, czyli ceny, jak widać, są różnorodne w zależności od kruszca, z jakiego są zrobione. Widać tutaj i srebro, i coś, jakieś takie pozłocane rzeczy, ale wiele takich współczesnych form. No i tutaj magia kolorów. Jak widać, biżuterię można zrobić ze wszystkiego. To jest chyba jakiś taki plastik wymatowiony. Taki efekt sombre. Bardzo modne, soczyste kolory. No idealna propozycja na wiosnę, drogie panie. Zielenie, błękity, korale. Kolorkowe. No i cenowo dość przystępne. Kolczyki już od 42 funtów. O, jakie te są piękne. No te mi się podobają. To jest takie jak Murano Glass troszeczkę. Patrz, jakie przepiękne kolory. Nie jest napisane. A nie, nie, to jest... Ja, to nie jest szkło, to jest ręcznie robione z recyklingowanego plastiku. I patrz, jak to pięknie wygląda, nie stłucza się. A jest w ogóle imitacją szkła z Murano. No, te kolczyczki są przepiękne. 42 funty kosztują. Te tutaj ze złotem, ale ładne. A to kolczyki? Takie bardzo delikatne, ładne. Ty, ale patrz, jaka cena. 516. Tutaj jak ktoś jest fanem Gry o Tron, to może sobie element kolczugi dokupić. Tutaj już są kamienie szlachetne, bo tutaj jest cytryn, tutaj jest akwamaryn i tam jest opal. I ametyst jest przy jednym pierścionku. Ten z akwamarynem ładny, ale cena też ładna, 650 funtów. Dość ciekawe kształty są tej współczesnej biżuterii. Ten model bym nazwała takie biżuteria romantyczna. Ten pierścionek jest piękny. Na wprost jest taki ala trójkąt z taką kropeczką. Taki błękitny.
A to jest to, co było w reklamie. O, no to z tego, co do tej pory obejrzałam, no to najsłabsze pokazali w reklamie. Tutaj coś dla wielbicieli zwierzątek. Pierścionek z tygrysem w środku. Tu jest misio. Niedźwiedź polarny w sensie. A tam w wisiorku pingwin. I tutaj też w bransoletce pingwin. I kluczyki w kształcie pingwinów. Ha! A tutaj na tym... to jest chyba kwarc. I w środku jest biały miś. A ludzie mają fantazję. A to wygląda jak zrobione z takich tych... wejść do słuchawek, jak są czasami takie nakładki na słuchawki. Ha, to jakie genialne. Kolczyki.